Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy kolejny SmackDown na drodze do Armageddon i w openerze dzisiejszego SmackDown dowiemy się, która zawodniczka zmierzy się z Bianką Belair o pas Women's Championship. I zobaczymy tutaj, myślę, nawet ciekawe starcie, bo zobaczymy tutaj Six Women Battle Royale i to będzie 6 zawodniczek, które nie miały zbytnio szansy zawalczyć o pas Women's Championship. Dlatego myślę, że to będzie bardzo naprawdę ciekawe starcie. Pierwszą z tych zawodniczek jest Chelsea Green, więc czy Chelsea Green potencjalnie zawalczy o pas Women's Championship z Bianką Belair? To jest oczywiście pierwsza z zawodniczek, jeszcze 5 innych zawodniczek będzie miało szansę w tym Battle Royale. Jedną z nich będzie Gigi Dolin. Gigi Dolin w poprzednim 2K23 była w tag teamie z JC Jane Toxic Attraction, teraz Gigi Dolin jest surową zawodniczką i to może być duży krok w jej karierze, jeśli by dała tutaj ten Battle Royale wygrać i zawalczyć na Armageddon z Bianką Belair. Bianca Belair oczywiście może sobie ten pojedynek obserwować na backstage'u i patrzeć właśnie, która z tych zawodniczek da radę wygrać ten Battle Royale i będzie mierzyła się oczywiście z mistrzynią o pas na Armageddon. I teraz pora na trzecią zawodniczkę i tą trzecią zawodniczką będzie Shotzi. A więc Shotzi, można powiedzieć, kompletuje połowę jakby stawki. Kompletuje połowę stawki, pierwszą połowę stawki, a więc mamy Shotzi, Chelsea, Cora Jade. To jest ta pierwsza trójka oczywiście w tym Battle Royale. Więc zobaczymy właśnie, czy któraś z tych trzech będzie tą potencjalną zwycięzczynią. Shotzi akurat była na początku na Raw, jeśli nie mylę. Ona była jedną właśnie zawodniczą, która podczas shake-upu przeniosła się na SmackDown. Więc zobaczymy, na Raw nie miała szansy walki o pas, nie zawalczyła o pas. Może na SmackDown to się właśnie wydarzy. I może właśnie to będzie już na tym Premium Live Evencie, na Armageddon. Zobaczymy właśnie, czy tak będzie. Żeby tak się wydarzyło, musi się jednak pokazać 5 innych rywalek w tym Over the Top Rope Battle Royale. No i teraz pora na drugą oczywiście część stawki. I kolejną zawodniczką będzie Zaya Lee, więc tak już oczywiście mówiłem, właśnie kolejna zawodniczka, która jeszcze nie walczyła o pas, ale to może się zmienić. To może się zmienić, jeśli właśnie Zaya da radę zwyciężyć w tym Battle Royale. Zaya Lee miała właśnie różne pojedynki na SmackDown, ale nigdy nie była nawet chyba w number one contenderze w ogóle. Już nie mówiąc o tym, że nigdy nie walczyła jeszcze z tym 2K24 o pas oczywiście. No ale tak właśnie mówiłem, to się wszystko może zmienić. Wystarczy wygrać ten Battle Royale. Battle Royale nie jest łatwą walką do wygrania, bo jednak naprawdę nawet jakby chwila zagapienia się i ktoś może cię wyrzucić od razu z ringu, więc łatwo na pewno nie będzie, to na pewno. I przed ostatnią zawodniczką w tym pojedynku będzie już była Miss Money in the Bank. Miss Money in the Bank z 2K23 Universe Mode, czyli Cora Jade. Tam, jak dobrze pamiętam, w 2K23 nie udało jej się wykorzystać walizkę Money in the Bank. No od tego momentu ta jej, może być tutaj przygoda, ta jej tutaj jej udział jakby w 2K23 końcówka i potem to 2K24 nie było zbytnio jakoś tak mega udane, ale to się właśnie może tutaj zmienić oczywiście, jeśli wygra Battle Royale. Mam już 5 zawodniczek, więc pora na ostatnią zawodniczkę w tym Battle Royale. I ostatnią zawodniczką jest Tegan Nox, a więc mamy już wszystkie zawodniczki tego Battle Royale, więc zobaczymy, która z tych zawodniczek po raz pierwszy właśnie w tej serii zawalczy o pas Women's Championship. Każda z tych zawodniczek właśnie jeszcze nie posmakowała takiego dużego pojedynku w tym 2K24, więc to jest naprawdę ogromna szansa dla jednej z tych zawodniczek. A która z nich to będzie? Która z nich wygra to Battle Royale? Pora właśnie się w tym momencie dowiedzieć, bo będziemy mogli już zaczynać to starcie. I zaczynamy. Oczywiście zawodniczki się dzielą na 3, można powiedzieć, takie pojedynki. Chelsea Green, Shotzi, Cora Jade, Gigi Dolin i Tegan Nox i Zaya Lee. Takie właśnie mamy 3 pojedynki. Oczywiście to będzie się tak niesamowicie tasowało, można powiedzieć, wszystko, bo co chwilę będą jakieś zmiany. Chelsea Green też chyba tak podrapała plecy Cory, tak mogę powiedzieć. Chyba tak można to nazwać.
clothesline. Luther's press. No Cora Jade tutaj, sądząc po pasku sobie jak na razie, jeśli chodzi o pasy momentu, najlepiej radzi. Double footstomp? Nie, to będzie setup. Myślałem, że będzie double footstomp. Teraz na bulldog od Zaili. Dropkick, tam sobie single leg kick taki od Tegan Nox. German suplex. Send on. Kontra Chelsea Green teraz. Irish Whip. I Cora Jade wypada, tak jest. Cora Jade jest pierwszą zawodniczką, która wypada, więc ta zawodniczka, którą sterowałem, nie wygra na pewno. Więc robi się ciekawie, teraz tylko mogę sobie patrzeć tutaj właśnie, jak to wszystko będzie wyglądało. Drop to hold od Gigi Dolin. Kilka jeszcze teraz kopnąć od Gigi. Teraz podnosi Zaeli. Będzie próba eliminacji potencjalnie. Na razie jednak nie, to nie taka hurricane rana. Tylko Gigi Dolin, tak jest, tylko Gigi Dolin ma sygnaturę z tych zawodniczek. Która teraz wstaje szybko, nie będzie robiła jednak tej sygnatury. Teraz ją kontruje. Teraz Zaeli, czy będzie chciała tutaj wyeliminować Chelsea Green? I to jej się udało, tak jest. Chelsea Green to kolejna zawodniczka, która na pewno nie zawalczy o pas. Mamy już tylko 4 zawodniczki. Czy Zaeli też wypadnie? I nie wypadnie. Zaeli naprawdę wygląda, myślę, że najlepiej w tym pojedynku jak na razie. Tak bym powiedział w sumie. Teraz kontra, ale Zaeli nie będzie poza linami. Shotzi teraz. Irish Whip taki tam ogólnie rzuca Tegan w narożnik. Zaeli chyba szuka kolejnej eliminacji. I ją nie ma. To sama ona teraz wyeliminowała, więc to wszystko się tak właśnie zmienia. Raz, że jedna zawodniczka wydaje się faworytką, a za sekundę sama wylatuje, naprawdę. Więc Gigi, Shotzi lub Tegan. Która z tych zawodniczek? To jest jakiś submission od Shotzi. W tym pojedynku akurat to się niezbyt opłaci. Gigi bardzo szybko z tego wychodzi. Shotzi teraz ma sygnaturę. I Shotzi nie wyleci jak na razie. Teraz Tegan będzie miała chyba sygnaturę. Choć nie, jest kontra. I mam kopnięcie Gigi Dolin. Tegan Nox. Nie wiem, czy nie chciała robić sygnatury. Teraz mamy jednak sygnaturę od Shotzi. Tegan teraz atakuje jeszcze Shotzi, więc zaprawdę tutaj dość duży chaos. Shotzi ma finishera. Tegan Nox ma sygnaturę. Gigi Dolin na razie nie ma nic. Irish Whip. Ale to Shotzi w tym momencie nie wypada jednak. Shotzi się uratowała. Czy teraz wykorzysta finishera, którego ma? Chyba próbowała, ale jej się nie udało. Tegan teraz chyba znowu próbowa sygnaturę, jej się nie udało. Gigi ma sygnaturę. Wszystkie zawodniczki coś mają, może powiedzieć. Która z nich pierwsza to wykorzysta? Shotzi szuka kolejnej eliminacji. I jest kontra na razie. Teraz Gigi chce skontrolować się, wyeliminować, ale Shotzi kontruje. Tegan teraz łapie Shotzi. Czy to jest moment, w którym Shotzi wyleci? No, możliwe, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Czy Shotzi w tym momencie wyleci? Nie na razie. Na razie nie. Na razie Shotzi utrzymuje się w tym pojedynku. Tegan musi uważać na Gigi, bo Gigi ma sygnaturę. Teraz ma finisher. I ten finisher na razie nie użyje. Może będzie chciał użyć, żeby wyeliminować rywalkę. Big Boot teraz. Teraz użyje finishera Gigi. Nie będzie używał finishera, ale będzie próbował wyeliminować Tegan. Eliminacji jednak nie zobaczymy. Tak jest, to jest mocne uderzenie Tegan Nox. I to jest single leg Boston Crab, tak jest. Single leg Boston Crab od Gigi Dolin. Tegan szybko z tego wychodzi. Irish Whip. Czy to jest moment, w którym Shotzi wyleci? Nie, bo Gigi ją ratuje. Tak trzeba to powiedzieć. Tak trzeba powiedzieć, że Gigi ją ratuje. Teraz Shotzi, to jest moment na finisher.
Tak jest, to jest finisher od Shotzi. Teraz może wyeliminować Gigi Dolin, ale nie wykorzystuję tego w ogóle. Nie wykorzystuję tego w ogóle, tylko teraz skupię się na Shotzi. Na Tegan znaczy. Tegan kontruje. Już kilka razy wydawało się, że Shotzi wyleci, czy tym razem wyleci. Teraz najpierw sygnatura. Tak jest, to jest taki coś jak chokeslam naprawdę. Czy to jest moment, w którym Shotzi wylatuje? I tak. Jest? Nie jest? Nie jest, bo Gigi Dolin zaatakuje Tegan. Shotzi to jest zawodniczka, która już tyle razy mogła wypaść, ale jakoś się cały czas utrzymuje i naprawdę przez to wydaje mi się, że ona wygra. Wydaje mi się, że Shotzi wygra, bo tyle się utrzymuje. Tyle razy wydawało się, że powinna wypaść, a tyle razy się już utrzymuje tutaj w tym pojedynku. Tegan, to będzie pora na Shining Wizard i trafia. Shining Wizard trafione, tylko teraz, czy pomyślą? Shotzi myśli. Shotzi myśli i wykorzystuje, że Gigi jest stand. To jest na eliminację, tak jest. Ale tak już wiem, ja myślę, że Shotzi wygra, bo ona właśnie mówi, wydaje mi się, że to jest jej los na ten pojedynek, że to musi wygrać, skoro tyle razy była bliska bycia wyeliminowanej i cały czas tutaj walczy. To może być ten moment. Tegan jednak z tego wychodzi. Teraz Tegan próbuje wyeliminować Shotzi i to jej się może udać. I to jej się może udać. I to się nie uda. Ponownie Shotzi ponownie może być wyeliminowana, ale ponownie jakimś cudem z tego wychodzi. Chyba, a jednak nie. Jednak nie. Byłem pewny, że już jest, jakby nie ma szans. A jednak Tegan Nox eliminuje, czyli Tegan Nox kontra Bianca Belair. Dobra. Myślałem naprawdę, że Shotzi wyjdzie z tego, ale jednak nie. Jednak już było po niej, może powiedzieć. Tegan Nox jest zwycięzczynią tego Battle Royale, a więc oficjalnie na Armageddon zobaczymy walkę Bianca Belair kontra Tegan Nox o pas Women's Championship, a teraz możemy przechodzić już do kolejnego pojedynku. I przechodzimy do kolejnego pojedynku, tutaj zobaczymy one-on-one match, nie jest to żaden number one contenders match, czy coś takiego, to jest normalna walka, którą tutaj zobaczymy w midcardzie dzisiejszego SmackDown. I właśnie tutaj zobaczymy w akcji Sheamus, zobaczymy, czy Sheamus da radę zgarnąć zwycięstwo w tym pojedynku. Mamy już Sheamusa w ringu, więc teraz pora na jego dzisiejszego rywala. A jego rywalem będzie jeden z członków Hard Business, czyli oczywiście Carmelo Hayes. A więc Carmelo Hayes kontra Sheamus. Ta dwójka ma swoją historię w sumie, bo na Bad Blood Premium Live więc zobaczyliśmy Six Man Taga, gdzie to właśnie Hard Business mierzył się z Drew McIntyre'em, Sheamusem i Ricochet, więc mieliśmy właśnie taki pojedynek, a teraz zobaczymy walkę one-on-one pomiędzy tą dwójką, więc zobaczymy, czy Carmelo, który jest sam, to jest na pewno istotne. Nie ma Bobby'ego Lashley'ego, nie ma Trico Williamsa, jest sam Carmelo Hayes kontra Sheamus, więc zobaczymy, czy Carmelo Hayes da radę pokonać tutaj weterana oczywiście, czy da radę właśnie pokonać Sheamusa. To może być na pewno duże zwycięstwo oczywiście, potencjalnie, jeśli Carmelo Hayes da radę wygrać, to naprawdę może być duża wygrana dla właśnie Carmelo, tylko najpierw będzie musiał to jednak zrobić, a jedno jest to powiedzieć, drugie jest to zrobić, pokonać takiego zawodnika, jakim jest Sheamus. I będziemy mogli zacząć. Carmelo Hayes kontra Sheamus. Kilka tutaj mocnych uderzeń od Carmelo. I jeszcze super kick, a więc dobry początek dla Carmelo. Teraz uderzenie jeszcze na ziemi. Sheamus jak na razie nie jest w stanie na cokolwiek tutaj odpowiedzieć, można powiedzieć tutaj. Jeszcze kolano, wow, no Sheamus, jeszcze elbow drop, no. Naprawdę Sheamus nie wygląda to za dobrze dla niego. Jeszcze teraz Carmelo, moonsault i trafia aż. Carmelo Hayes przypina, naprawdę wygląda to świetnie dla niego. Ale Sheamus zrobi szybkiego kick-outa, chodzi tak naprawdę. Ta walka się układa perfekcyjnie dla Carmelo, a Sheamus jak na razie bez właśnie odpowiedzi. Kolano ponownie, coś co bardziej widzimy w wykonaniu Sheamusa takich pojedynkach, ale tutaj to... No i tym razem do trzech razy sztuka, tym razem już mamy kontrę. Ale mamy kontrę, świetnie tutaj Carmelo wyszedł z tego i super kick ponownie. I kolejne uderzenie, no. Carmelo Hayes cały czas może bombarduje tutaj Sheamusa. Tego się nie spodziewał Carmelo. Ale czy zdąży zrobić atak? I tak jest. Piękny taki corkscrew arm drag taki wykonał Carmelo. Jeszcze kopnięcie, Sheamus kontruje. Kontra Carmelo. Odbicie od lin i piękny splash od Carmelo Hayesa. Tak już mówię, naprawdę kontynuuje ten świetny pojedynek Carmelo Hayes.
Świetny występ jak na razie Carmelo. I próba First 48 się nie udała. Próba Sheamusa, tego jakby co on planował, się nie udało też. Też tutaj małe nieporozumienie, może powiedzieć. I Carmelo wpadł w sędziego. Kolejne uderzenie od Carmelo. Sheamus próbuje się wczołgać do narożnika i to właśnie mu się udało. Kontra. To będzie... Ja nie wiem w sumie... Aha, to jest próba submission? Wow, dobra. Nie spodziewałem się tego akurat. Ale Carmelo z tego wyjdzie bez problemu. Też za wcześnie, żeby Carmelo mógł być poddany. I to przejście do DDT. Piękne DDT od Carmelo. Które jak na razie, tak mówię, no dosłownie wszystko idzie perfekcyjnie tutaj, tak można to powiedzieć. Aj, to już nie poszło perfekcyjnie oczywiście. Carmelo kontruje i kolano ponownie wykonuje Carmelo Hayesa poza ringiem tym razem. Kontra Sheamusa. Kontra ponownie. Clothesline i kontra clothesline'u. Teraz uderzenia od Sheamusa. I to jest fallaway slam poza ringiem. W końcu coś może powiedzieć temu Sheamusowi, teraz zaczyna lepiej iść. Kontra i tak jest, to Sheamus jest wrzucany do ringu w tym momencie. Carmelo Hayes, odbicie od lin i no tak trafił, ledwo co można powiedzieć, tak ledwo co trafił. Kilka jeszcze teraz kopnięć od Carmelo. Palta na finishera, czy zobaczymy Nothing But Net. I Carmelo Hayes z samej góry powerbomb. Nie, zobaczymy Nothing But Net jednak, nie zobaczymy Nothing But Net, za to zobaczymy przypięcie. Ale Carmelo z tego wychodzi bez żadnego problemu. Kontra teraz Carmelo. I First 48 trafia Carmelo Hayes w tym momencie. Jeszcze teraz podnosi szybko sobie Sheamusa. I zobaczymy. Tak jest, zobaczymy. Suplex cutter od Carmelo Hayesa na Sheamusie. Mamy przypięcie. Czy to jest koniec tego pojedynku? Czy Sheamus da radę jeszcze wstać? Mamy jeden, mamy dwa. I w ostatniej chwili. W ostatniej chwili Sheamus dosłownie z tego wychodzi. Dosłownie w ostatniej chwili. Może w sumie wróćmy do ringu. Tak jest. I to będzie Somersault Central. Tak jest. No i mamy kontrę Sheamusa poza ringiem. No Sheamus naprawdę no ma sygnaturę w sumie. To jest na pewno duża rzecz dla niego. To trzeba przyznać. I tą właśnie sygnaturę zrobi poza ringiem. Tak jest. To jest sygnatura w wykonaniu Sheamusa. I potrójny Celtic Backbreaker. A finishera. Czy będzie go chciał użyć w tym poza ringiem, czy nie? I chciał użyć go poza ringiem, czy nie? Nie, to była próba kolana chyba. Bo Carmelo nie ma finisher, aby znaczy Sheamus dalej ma finisher, więc to nie była próba finishera. Sam ja bym się zdziwił, nie ukrywam. Kopnięcie jeszcze w nogę. Carmelo teraz. Splash. Trafił, tak ledwo są, można powiedzieć, ale trafił. Exchange? Czemu nie? Choć Sheamus już nie trafia od razu. I on będzie za chwilę stan w sumie. I jeszcze nie. Ale teraz jest stan, tak jest. I myli się ponownie. Jeszcze jedna pomyłka jest po nim. Ale Carmelo się myli. I Carmelo się znowu myli, wow. Będzie chyba tak, będziemy spamowali kwadrat i oczywiście my przegramy, tylko czy Carmelo zdąży wrócić do ringu, o to jest pytanie. Irish sweep tutaj, no dobra. Jeszcze leg drop. Mamy 7. Wrzuci nas do ringu, tak jest, Sheamus nas wrzuca do ringu. Przypięcie mamy. I Carmelo z tego wychodzi, dobra, więc jeszcze nie kończymy tego pojedynku. Big butaki, dobra.
Próbujemy zrobić first 48 może. I kontra first 48. Nie zobaczymy first 48 w tym momencie. Zobaczymy próbę big boot, znaczy broke kick, czy Celtic Cross. I to będzie Celtic Cross, tak jest. To będzie Celtic Cross w wykonaniu Sheamusa. Celtic Cross zrobiony. On dosłownie miał zwycięstwo w tym momencie, ale coś się dzieje. To miał Trick Williams. Czyli dlatego go tutaj nie było. Dlatego Tricka Williamsa nie było z Carmelo Hayesem, bo oni wszyscy mieli plan. Trick Williams jest chyba za nim. Tak jest. Trick Williams jest krzesłem za nim. I Trick Williams jest skontrowany. Trick Williams... To będzie potrójny Celtic Backbreaker jeszcze. Oj, to się wszystko im nie udało zbytnio. To się nie udało im wszystko. Więc potrójny Celtic Backbreaker. No to nie tak miało wyglądać. To nie tak miało wyglądać zdecydowanie, ale Carmelo Hayes może to i tak wykorzystać. Irish Whip. Kontra. I to będzie suplex cutter. Tak jest, suplex cutter zrobiony. Mamy przypięcie i czy to będzie koniec tego pojedynku? 1, 2 i 3. Tak jest, a więc jednak nie wyszło to płynnie, ale Trick Williams pomógł, bo wziął, jakby może powiedzieć, ten cios, jakby może powiedzieć, na siebie jakby. Sheamus się skupił na nim, co potem się skończyło tak, że właśnie Carmelo to ostatecznie wykorzystał, zrobił suplex cuttera i Carmelo Hayes jest zwycięzcą tego pojedynku, a więc Hurt Business wykorzystało swoje plany, można powiedzieć, i dało radę zgarnąć kolejne. Duże to jest zwycięstwo oczywiście, a przynajmniej już main event. I pora na main event dzisiejszego SmackDown. I w tym pojedynku zobaczymy w akcji CM Punka. No i mamy też teraz duże ogłoszenie od CM Punka. Jak dobrze pamiętamy, na WrestleMania w 2K23 Universe Mode CM Punk pokonał Johna Cena w walce o pas World Heavyweight Championship, ale w tym pojedynku doznał kontuzji i nie było go przez długi czas, aż na SummerSlam miał swój wielki powrót. I właśnie CM Punk cały czas nie zawalczył ponownie o pas, więc nie zawalczył o ten pas, którego tam prawie nigdy nie stracił. A więc CM Punk w tym momencie oficjalnie wykorzystuje swoją klauzulę rewanżu i na Royal Rumble zmierzy się z kimkolwiek, kto będzie wtedy World Heavyweight Championem. CM Punk wykorzystał taką sztuczkę, która kiedyś była użyta przeciwko niemu. Kiedyś The Rock wykorzystał jakby może nie klauzulę, bo nie miał żadnej klauzuli, tylko po prostu jakby zachciał może powiedzieć walki jakby na Royal Rumble, więc dostał tą walkę i wtedy pokonał CM Punka. Teraz CM Punk oczywiście z powodu tego właśnie, że ma tą klauzulę rewanżu, którą cały czas nie użył, cały czas jej nie tykał, wykorzystuje w tym momencie tą klauzulę rewanżu i oficjalnie na Royal Rumble zobaczymy pojedynek. I właśnie, tam jest to ciekawe, o tyle to jest ciekawe, że CM Punk na obecną chwilę byłaby to walka z Johnem Cena, czyli z tym zawodnikiem, którego pokonał na WrestleMania, więc to na pewno ciekawe byłaby, właśnie do tego pojedynku doszło. No ale jednak jeszcze nie wiadomo, co się może oczywiście na tej drodze wydarzyć do Royal Rumble, może Cena straci ten pas. I rywalem CM Punka będzie zawodnik, który na pewno jest ciekawy. Oczywiście nie przyszedł, ale Mr. Money in the Bank, SmackDown Mr. Money in the Bank LA Knight. Jak dobrze pamiętamy, LA Knight właśnie jest tym posiadaczem walizki, ale ta gra nie zawsze pozwoli mu, nie wiem czemu, wejść z walizką, jak to w sumie z każdymi osobami, które mają walizki. No ale LA Knight to jest posiadacz walizki Money in the Bank, więc to jest na pewno ciekawe starcie. CM Punk, który aspiruje, że walczy o pas, kontra gość, który może w każdym momencie wykorzystać kontrakt na ten pas, więc co jeśli właśnie, na przykład nie wiem, załóżmy, wszystko pójdzie dobrze dla Punka, wygrywa na Royal Rumble Pass i na przykład w przyszłości to LA Knight na nim realizuje walizkę na przykład. To byłoby ciekawe. Co jeśli na przykład LA Knight za ten czas zrealizuje walizkę i to on będzie mierzył się jako World Champion z Punkiem. Jest naprawdę ciekawe starcie. Na pewno tutaj się szykuje przed nami main eventie dzisiejszego SmackDown. A więc CM Punk kontra LA Knight i możemy zaczynać. Zaczynamy od mocnych uderzeń, to jest kontra LA Knighta. Kontra Punka. I trafia tutaj CM Punk. Jeszcze jedno mocne uderzenie. I elbow drop. Teraz zobaczymy taki suplex. Elbow drop. Exchange zobaczymy. Widzieliśmy już w poprzednim pojedynku Exchange, tutaj też to zobaczymy. I LA Knight jako pierwszy się myli. Choć Punk też to samo robi.
LA Knight się myli po raz drugi. I jest stunt w tym momencie LA Knight, co ciekawe na pewno. Punk trafia. LA Knight trafia. Jeszcze jedna pomyłka, LA Knight przegra tego exchange'a, tylko czy ta pomyłka się wydarzy? Chyba się nie wydarzy, tak jest. Nie wydarzy się ta pomyłka, więc mamy exchange'a, którego LA Knight musi wygrać. I tak jest. Nie rozumiem tego naprawdę, jakim celem ja, no już pewnie setki miałem tych exchange'ów w tej grze i nigdy jeszcze nie wygrałem. Chyba na tym na legendary poziomie się nie da naprawdę tego wygrać, no taki mam naprawdę, tak mi się wydaje. Bulldog z samej góry. Mamy przypięcie. Ja mam szybki kickout oczywiście od Punk'a, który też krwawi. I była próba Anaconda Vice. Jak nie za pierwszym razem, to za drugim razem. Anaconda Vice tym razem mamy. Czy LA Knight odklepie? Nie, bo ma Row Break'a. Narrow breaka, no dobra. Teraz wciągał się do narożnika. I mamy tutaj kolana w plecy. Teraz mamy przypięcie wygonienia LA Knighta ponownie w sumie w tym pojedynku, ale ponownie CM Punk z tego wstaje. Teraz kolano na twarz, tak jest. I jeszcze tego clothesline. I kolejna próba, wow, LA Knight jest naprawdę zdesperowany, żeby to wygrać. To jest trzecia próba przypięcia na przestrzeni jednej chyba minuty, naprawdę mam wrażenie. Coś takiego powerbombu, tak coś takiego. Przypięcie nie będzie, bo Punk ucieka z ringu. Nawet jakby chciał, to nie może teraz LA Knight go przypiąć. I Double Axe Handle skontrowane przez CM Punk'a. Nie trafia tutaj. I to jest Swinging Neckbreaker, tak jest. Jeszcze teraz mamy elbow dropa. Stół komentatorski tutaj jest, który może w sumie możemy użyć, czemu nie? LA Knight się powoli podnosi. LA Knight jednak kontruje. Teraz rzucony jest Punk w narożnik tego stołu komentatorskiego. I jeszcze raz. To dziwne, prawda? Dobra. Teraz my go wrzucimy. Musimy tutaj chyba przerwać to liczenie. Tak, przerywam to liczenie, żeby na pewno nie było zwycięstwa przez Kauna tutaj w tym momencie. CM Punk trafia. I mamy uderzenie mocne w wykonaniu CM Punka. Signatura poza ringiem? Czemu nie? Anaconda Vice. Mamy Anaconda Vice poza ringiem. Ale w sumie samemu sobie odpuścimy. Czemu nie? Kontra LA Knighta. Irish Whip i wracam do ringu. CM Punk się tutaj podnosi powolutku. I Suicide Dive trafił, ale tutaj wycelował CM Punk. Trzyma popki w jego wykonaniu, czemu nie? Ale to się, a jednak nie, myślałem, że to się źle skończy. No i okazało, że ten stół chciałem użyć, jakby chciałbym użyć, ale on mi cały czas nie, jakby nie pozwala na to. A chciałem użyć, więc zobaczymy, czy będziemy mogli. Kontruję w ostatniej chwili. Chyba się to nie uda. Irish Whip, schodki. I wrzucony jest do ringu CM Punk, ale LA Knight ma BFT. Nie damy mu jakby na to szansy, żeby to mógł trafić. Punk z samej góry. Nie zobaczymy jeszcze elbow dropa, ale zobaczymy za to z samej góry splash. Tak jest. I tutaj trafia. Northern Light suplex. Jeszcze teraz będzie kolano, ale nie trafia. BFT też nie zobaczymy. To jest przejście suplexu do neckbreakera. Kolejna próba wpięcia. Row break to jest właśnie. Kopnięcie. Kolejne to uderzenie od Punk'a. I LA Knight wypada z ringu. Dobra. Kontra LA Knighta. I to jest ponownie ten taki powerbomb w jego wykonaniu.
Irish Whip, Punk ląduje tutaj zaraz przed barykadą. Elbow drop, to była jego signatura, tak jest, Megastar Elbow poza ringiem. Czy on wróci do nas, czy nie? Czy on planuje do nas wrócić, czy nie? Chyba nie planuje. No dobra, my myślę, że będziemy mogli wstać. Tak jest. Wstajemy sobie tutaj bez problemu. I wrócimy oczywiście do ringu. I on chyba chciał zrobić Megastar Elbow Drop, Megastar Elbow Drop, BFD oczywiście chyba chciał zrobić, ale nie pozwolił mu na to Punk. Flying Clothesline i trafia CM Punk w tym momencie. Czy CM Punk doleci? Widocznie tak. Pora na Elbow Drop i trafia tak w plecy, można powiedzieć. W plecy trafia. No i pora na go to sleep. Czy LA Knight pójdzie spać? Mamy GTS trafione. Przypinamy Mr. Mind the Bank. Czy to jest koniec tego pojedynku? 1, 2. LA Knight walczy dalej. To było użycie rezyliencji. LA Knight w sumie sama ma dwa finishery, co jest na pewno istotne bardzo. Northern Lights suplex. Irish Whip. I mamy kolano i do tego, nie, myślałem, że będziemy mieli jeszcze Bulldoga, ale jednak nie. Zobaczymy, za to miało być GTS, ale nie będzie GTS. BFT też nie zobaczymy w tym momencie. I kolejne kopnięcie mocne. Kontra LA Knighta. Przypięcie ponowne, czemu nie? No i nie zmusił tutaj Punka do użycia Resiliency. I drop. Kontra. I to jest ten moment. To jest moment na kolejny GTS i Punk ponownie trafia. Drugie GTS już w tym pojedynku. Czy to jest koniec tego starcia? 1, 2 i 3. Tak jest. CM Punk jest zwycięzcą tego pojedynku z LA Knightem. Bronson Reed. I on atakuje CM Punka i LA Knighta. Bronson Reed w tym momencie po prostu zaatakował LA Knighta i CM Punka. No dobra. Tak po prostu postanowił. Bronson Reed wpadł i zniszczył obydwu. W taki sposób kończymy to SmackDown. Wow. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.